Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale na tym kanale, a dzisiaj będzie parę ciekawych rzeczy, jak na przykład to, czy EA nas dzisiaj oszukało, w sumie to nie dzisiaj, tylko czy wczoraj nas oszukało, kolejne przecieki, nowe ikony, ikony Prime i tak dalej, także widzowie, jeżeli materiał wam się spodoba, to serdecznie zachęcam do zostawienia łapeczki do góry, do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo naprawdę warto, filmy są tutaj codziennie, sprawdzajcie linkacze w opisie, Discordzik, Instagram, a jeżeli chcecie dołączyć do tajnej prywatnej grupy handlowej, to też takowy link w opisie się znajduje, tam chyba jakieś 6 albo 7 miejsc zostało, już dokładnie nie pamiętam, więc jeżeli ktoś chętny, to niech sprawdzi, czy jeszcze miejsca są. No i my możemy przechodzić do materiału na samym wstępie, to małe żebranie o lajki, bo jest to fajne SBC o Player Pika 7.5+, i z tego co tam pisaliście i z tego co też inni ludzie mi pisali na PW, czy to ktoś tam pisał na Discordzie, że z tego SBC jakieś fajne rzeczy potrafiali i że to SBC im oddało, to jak zostawicie, nie wiem, z 250 łap albo 300, nie, no dobra, 250 jak zostawicie, to jakieś 40, może 50 player pikasów będzie zrobionych. Także jak łapy będą zostawione, to taki mini teścik tego SBC będzie robiony. Jak zwykle telefon nie wyłączony, ale lecimy dalej do pierwszego z tematów tego odcinka. Czy EA nas oszukało? No i tutaj musimy wejść sobie w SBC, live, no i o to tutaj głównie chodzi, bo no ważne mecze UEFA, no coś nie ma, nie? Nie ma ważnych meczów UEFA, wczoraj był wtorek, no i kurde, no Liga Mistrzów wróciła, no i dlaczego nie ma ważnych meczów UEFA? Pojawiły się plotki, że mają być dzisiaj, no nie wiem czy będą dzisiaj, czy ich dzisiaj nie będzie, no i teoretycznie cała ta inwestycja pod ważne mecze UEFA, no powinna być w plecy, nie? Ale jeżeli ktoś oglądał materiał wcześniej, czyli ten wczorajszy materiał, który był, zdążył zobaczyć przed 19, to tam powiedziałem, że warto te karty właśnie pod ważne mecze UEFA sobie opędzlować, zanim te ważne mecze wyjdą, bo niestety no nie wyszły, ale no powinny być, ich nie ma, ale nieważne, zanim po prostu będzie godzina 19 i zanim te ważne mecze teoretycznie będą ogłoszone. No i ja tak zrobiłem, ja sprzedałem te karty właśnie przed 19, polecałem też ludziom sprzedawać przed 19 te karty, no i dały naprawdę fajny profit, tutaj klipy z gry widzicie, za ile te karty schodziły, Ansu Fati no za 950, za 1000 końców schodził, więc na nim tylko po 300 profitu od sztuki, ale no, jakby tak wziąć masowo za 500 koła, nie? To nawet na takim Ansu Fatim, który podrożał minimalnie, no może nie minimalnie, bo tam niby to tylko 300 końców, to tylko 300 końców, ale procentowo z 650 po 1000, po 950 schodził, także na jakieś 40% profitu, ale non-rary też podrożały do 950, brane za 450, za 500 monet. Pomocnicy z Barcelony po 1200 schodzili, brani max do 700, obrońcy z Barcelony brani do 750 max, rzadcy schodzili po 1400, 1300, więc no na niektórych kartach profit razy 2, na niektórych kartach profit 50%, no ja żałuję tak naprawdę, że tylko jakieś 130-140 tysięcy w to wsadziłem, no ale jak już tam wspominałem, to nie byłem gigantycznie pewny tego meczu, ale to był jakby najpewniejszy mecz dla mnie, o co mi tu chodzi, że no najpewniejszy mecz był dla mnie ten, że po prostu dadzą Barcelonę z Bayernem, no bo no dosyć ważne to spotkanie, no i decyduje tak naprawdę o tym, czy Barca wyjdzie z grupy, czy nie, pośrednio decyduje, bo wiadomo też, że liczy się wynik w równoległym spotkaniu, gdzie będzie grała Benfica z Dynamem. Ale było też dużo takich meczów, które mogłyby się znaleźć właśnie w tych ważnych meczach UEFA, przynajmniej z 5, więc stwierdziłem, że dlatego warto będzie to sprzedać przed 19. No i jak widzicie, tym razem się to opłaciło. No i mimo, że nie dali w ogóle żadnych ważnych meczy, czyli no teoretycznie, znaczy teoretycznie, no praktycznie nikt nie trafił, chociaż mogą dać je dzisiaj jeszcze. No ale tak naprawdę to 4 na 4 inwestycje pod ważne mecze udane, za każdym razem zarobek, także ja naprawdę jestem z tego zadowolony. No i zobaczymy, czy je dzisiaj dorzuci te ważne mecze UEFA. No mam nadzieję, że tak, bo zawsze jakieś dodatkowe paczki będą, a poza tym to jeszcze będzie można na tym naprawdę fajnie zarobić, bo ludzie już popanikowali, posprzedawali, tutaj coś szybko skupić, może jakieś licytacje. No może być naprawdę ciekawie z tymi ważnymi meczami. No i powoli zacznę wracać do handlu na bieżąco, no bo tak troszeczkę chciałbym jeszcze budżetu namnożyć, no 600 tysięcy mamy w monetach, jakiś milion końców w foderach, może ponad milion nawet, bo sam nie wiem dokładnie ile tych kart mam, no nie chce mi się tego teraz nawet liczyć i sprawdzać, ale gdzieś bańkę za to dostanę, no reszta w składzie to wiadomo, no ale jeszcze trochę tych końców namnożyć, to byłoby miło. A jeżeli o mnożeniu końców mowa, no to nowe ikony będą już w grze w piątek, przynajmniej powinny być, tutaj wszystkie znaki na ziemi, na niebie i na ziemi mówią, że
nowe ikony będą właśnie w piąteczek i będą to ikony Prime. Ikony Prime, na których może być naprawdę bardzo fajny zarobek. No teraz nam tego niestety nie wyszuka, no przecież ich w grze jeszcze nie ma. Nie wiem, dlaczego tu wlazłem. A no, już wiem, dlaczego tu wlazłem, żeby na przykładzie pokazać. No właśnie, bo będą nowe ikony, ikony Prime i będzie jeszcze nowa ikona dodana do gry, ale o tym za chwilę. No i jak na tym zarobisz? Tutaj szybki, malutki tip od Waha będzie dla widza. Pewnie te ikony będą miały nastawione złe widełki niektóre. No i na przykład, jeżeli będzie taki Sidor w Prime i zobaczycie, że statami jest lepszy od tej wersji Baby, a będzie miał na przykład widełki nastawione do 700 czy 800 tysięcy monet, no to lecicie snajpić tego gościa, bierzecie go po tej nawet max cenie, potem czekacie, aż zmienią widełki, bo na pewno zmienią, jeżeli Prime Sidor tak naprawdę to musi być lepszy od tej Baby wersji. Źle nastawione widełki, snajpicie i potem czekacie, aż zwiększą te widełki, zwiększają widełki, wystawiacie, sprzedajecie, proficik darmowy, proszę bardzo. Protip od Waha tutaj na ikony wleciał. Ale jeszcze w tym filmie mamy dwie sprawy do poruszenia, czyli nowa ikona, która ma zostać dodana, czyli Alfredo Di Stefano. No i tak, została już dodana do bazy gry, no i ma podobno mieć 92 overalla w Prime'ie. Nie wiem, chociaż się domyślam. Narodowości też nie znamy, ale statystyki już podobno jakieś są podane. Tutaj to nie wiem, czy to jest na 100% potwierdzone, ale ta karta może tak wyglądać. No i szczerze mam nadzieję, że ten Di Stefano to 92 będzie miał w midzie, a nie w Prime'ie. No bo tak według mnie to on troszeczkę na więcej zasługuje. Myślę jakieś 94, może 95 w Prime'ie. No i pewnie będzie giga droga ta karta, nie? No tutaj to naprawdę trzeba będzie mocarnie za nią zabulić, ale jeszcze jedna rzecz tutaj, którą w tym materiale poruszymy, czyli po tym Viniciusa Juniora. Vinicius Junior wygrał głosowanie pod Mala Ligi Zawodnika Miesiąca, no i teraz pytanie, co z tym się wiąże? A no wiąże się na przykład to, że zapewne Team of the Group Stage Viniciusa spadnie, już spadło kilkadziesiąt tysięcy na PlayStation i na Xboxie, drugi inform Viniciusa też spadło kilkadziesiąt tysięcy, pierwszy inform Viniciusa spadł też o kilkanaście tysięcy, więc jeżeli macie jakąś kartę specjalną Viniciusa wymienną, no to bym ją sprzedał. No bo wydaje mi się, że jeszcze będzie taniała, w sensie, że jego karty specjalne jeszcze będą taniały, jeszcze tam troszeczkę spadną, no i może będzie można sobie flipnąć na tym jakoś fajnie, jak ludzie się masakrycznie podetną, no i cena danej wersji jego będzie jakoś gigantycznie podcięta, wtedy będzie można sobie zawinąć, przeczekać parę godzin nawet, bo często te wahania są godzinowe, no i sprzedać z jakimś tam w miarę fajnym profitem, no ale pewnie jeszcze fodery trochę odbiją, nie? Bo dosyć sporo osób będzie chciało takiego winiego sobie zrobić. Już tam fodery ładnie sobie do góry poleciały, tak prawdę mówiąc. No ale spodziewałbym się jeszcze większego odbicia, no bo teraz to jest może jakieś 1500 końców na 8.6, od przez parę dni na 8.7 jakieś 2000, na 8.8 jakieś 3000. No ale spodziewam się, że jeszcze poza tym Viniciusem niedługo jakieś SBC wleci, żeby ludzi z foderu wypalić. No i jeszcze wzrostu foderów się spodziewam. No tych, co mam na liście, w sumie tego nie usunąłem, tych kart z Barcy, to już mogę usunąć, bo na filmie pokazałem to, po co mi to. Tych foderów jeszcze nie będę sprzedawał, poczekam sobie, po prostu będą leżały wystawione po zawyżonej, nie? No w sumie to jeżeli osiągnęłyby taką cenę, po jakiej mam wystawione, to byłoby zajebiście, ale no nie nastawiam się na aż takie wzrosty. No i jak zobaczę po prostu, że dodali jakieś SBC fajne poza Viniciusem, bo no Vinicius wiadomo, podbije też trochę te overale pewnie, no ale nie nastawiałbym się, że to będzie jakaś giga koks odbitka. No jeżeli wrzucą coś jeszcze w miarę ciekawego, no to wtedy sobie te overale będę wystawiał. No i liczył siano zarobione właśnie z foderu, który jak wspomniałem wczoraj jest jedną z najbardziej bezpiecznych inwestycji, a tak naprawdę najbezpieczniejszą, tylko trzeba po prostu w dobrym momencie w nie wjechać. No i co widzowie, handlowo w tym materiale to by było na tyle, ale to nie wszystko, bo przygotowałem 6 player picków 7.5+, tak dla testu, żeby zobaczyć może jakiś przedsmak tego openingu, który może się pojawi, jeżeli wbijecie łapeczki. No i co, zaczynamy bez przedłużania. Czy oddaję tak jak innym? No mi dało 3 duplikaty, ale 8.2 overalla, przynajmniej nie 7.5. 2,5 tysiąca średnio za jednego takiego player Picasa wychodzi, więc no nie jest to za drogie. Jak zrobię stówkę, jeszcze mam dużo kart w klubie, no to może jakieś tylko kilkanaście tysięcy mi na to pójdzie, jak mi braknie. Show 8.4, no spoko. W ogóle widziałem, że ktoś 5 player pików otworzył i miał 4 walkouty i 2 razy crossa, więc no mi się tak niestety tutaj nie poszczęściło.
No ale może, jeżeli wbijecie łapy, to w kolejnym openingu, o proszę bardzo, inform jakiś. No, jeżeli wbijecie łapy, to może w tym openingu 40 bądź 50 player picków, bądź nie wiem ilu, zobaczymy ile będzie mi się chciało tego robić, wypadnie lepiej. Także w tym materiale to by było na tyle, widzowie, dzięki za oglądanie. No i widzimy się standardowo jutro o godzinie 19. Trzymajcie się i nara!